Dzisiejszy odcinek wyjątkowo będzie cały zrobiony w technologii 360 stopni, więc na każdym ujęciu będziecie mogli się rozglądać dookoła i zobaczyć sobie, gdzie jesteśmy. Dzisiaj nocowaliśmy niedaleko Parku Narodowego Waszlowani na granicy Gruzji z Azerbejdżanem nad takim jeziorkiem. Zaraz się zwijamy i jedziemy w kierunku miejscowości Udabno, bardzo małej miejscowości położonej na środku stepów i skalnego miasta Dawid Garedża. Tak wyglądają nasze samochody w środku. Podróżujemy po Gruzji dwoma autami Mitsubishi Delica, takimi busikami 4x4, które są trochę mniejsze od naszego Volkswagena, ale dużo bardziej nadają się na drogi gruzińskie. O, nawet teraz jak nas buja, to widać. Wjeżdżają praktycznie wszędzie, bo przejechaliśmy najtrudniejszą drogę do Omalo i bardzo sobie dobrze dały radę. Wczoraj jeździliśmy po Waszlowanii i też było super. I generalnie jak jedziecie do Gruzji i chcecie podróżować sami samochodem, to musi to być auto z napędem na cztery koła i musi to być auto, które ma wysokie zawieszenie i wjedzie wszędzie, bo bez tego praktycznie nic nie zobaczycie. Zobaczycie tylko kilka głównych miast, ale tam, gdzie kończy się asfalt, to zaczynają się naprawdę hardkorowe drogi tutaj. Większość stacji benzynowych w Gruzji wygląda całkiem spoko. Można płacić praktycznie na każdej kartą. Jest łazienka zazwyczaj. Jedyna różnica z polskimi stacjami jest taka, że nie ma tu sklepów takich przy stacjach, więc nic nie można kupić. A, i na każdej jest benzyna, diesel. Gorzej jest z tankowaniem gazu, bo jeszcze chyba nie spotkaliśmy. Nie, raz spotkaliśmy w Kutaisi. A tak to zazwyczaj gazu nie było. Jesteśmy na jakimś bazarze, przyszliśmy na zakupy i szukamy czegoś do jedzenia. Tu jest spożywczy, widzę, jakiś market. A co my, Ola, właściwie chcemy kupić? No ja właśnie nie wiem, bo tak, dzisiaj będziemy objawili tam. No. Brzoskwinie? Tam jest więcej dużo owoców. Oj, w środku jest jakiś wielki bazar. Jesteśmy na jakimś bazarze, żeby zrobić zakupy na kolejne kilka dni. Bazar w ogóle w jakiejś wielgachnej hali. Jest tu wszystko. Warzywa, owoce, sery, miody. Maciek poszedł na targ kupić wino i skończyło się tak, że widzieliśmy tylko, jak odjeżdża z jakimś Gruzinem samochodem i chyba właśnie wrócił. Nie było go z pół godziny. Chłopak się przejął chyba tym, że ma kupić wino, ale zaraz się dowiemy, czy kupił. I co? Miały być 2 litry wina, aha, jest troszkę więcej. Są pomidory, którymi zostaliśmy obdarowani. Co więcej, pan zerwał z własnego ogrodu kwiaty dla dziewczyn. Nie mów, na przeprosiny. Czyli gruzińska gościnność ciąg dalszy. No, a teraz przechodzenie przez gruzińskie drogi. Same bonusy. Dziewczęta, proszę się przygotować. Zeszło kupowanie wina bardzo długo, więc pan dla naszych pań przywiózł kwiatuszki. Ale pan chce sobie z nami zrobić zdjęcie. Ten pan chce zrobić, okej. Okay. Przejeżdżamy przez jakieś gruzińskie miasteczko, które ma długą, trudną nazwę, więc już jej nie pamiętam, ale zaczyna się na D. Ale w każdym razie możecie się porozglądać, jak tutaj wyglądają w ogóle domy,
sklepy, samochody i cała reszta. W tamtą stronę się obróćcie. W tej miejscowości mieszkało kiedyś 3000 osób, teraz mieszka tylko 300 i wszyscy się wyprowadzili stąd, dlatego że są bardzo trudne warunki, bo praktycznie nic tu nie ma wody, jest to wioska na środku stepu i bardzo dużo domów jest teraz pustych i tu na przykład z tyłu możecie zobaczyć dom, który został przerobiony po prostu na magazyn siana. Świnko, tu zapomnieli o tobie. Chodź, tu, chodź. Chodź, tu, chodź. Świnko! Świnko, tam weszły wszystkie inne świnki. Złap ją! Nie zmieściła się i one poszły bez niej. Złap ją, ona się będzie cierpiała. Cała świńska rodzina tu przeszła i się drzwi zatrzasnęły. Tu. Chodź, chodź. Nie, nie, wracaj! Ryjku! Ryjku, tu było otwarte. Ryjku, tam było. Weźcie może coś z każdej strony. Ja otworzę, a wy zagonicie Ryjka z drugiej strony. Nie będziecie Ryjka, Ryjku. Nie, proszę. Jak będziecie gonić, to nie będzie uciekać. A ty tu stań, ty z tej strony go zaganiaj. Chodź, Ryjku. Ryjku. Ryjku, tu. Ryjku. Wszystkie Ryjki tu poszły. Jemy obiad. Każdy wziął... Chciałem powiedzieć, że każdy wziął co innego, ale teraz dopiero widzę, że połowa ma kurczaka z ryżem. Dobra, ja w każdym razie wziąłem sobie kup Darii, czyli placka z mięsem. Ola ma... My po prostu już tęskniliśmy za normalnym jedzeniem. Polskim? Polskim? Zwykłym? No bo jesteśmy w polskim hostelu, więc jest i gruzińskie, i europejskie jedzenie. Ewa za to ma... Co masz, Ewa? To jest fansos. Hiszpański sos, czyli z mięsem, wieprzowinka. Mięsko, pietrucha. Tak. Bardzo fajny sos. No i tradycyjna sałatka. I to kolejne kurczaczki, kurczaczki, kurczaczki. Ale różne sałatki. A to co to było? Woda za to jest placek z faszem do pierogów.